Witam ponownie zgodnie z zapowiedzią szydełkowych e, gwiazdek ciąg dalszy. E, tym razem pokażę Wam ten wzór. E, ja używałam szydełka 1,3, kordonka grubości 15 i uzyskałam średnicę po nakrochmaleniu gotowej gwiazdki 9 cm, około 9. Oczywiście materiały są dowolne. Może Wam się przy użyciu innych zmienić trochę. Rozmiar tej gwiazdki, ale mała wskazówka. Wzór jest tak prosty. Wzór jest w ogóle dla początkujących same oczka, łańcuszka, słupki i półsłupki. Naprawdę super prosty, ale ma tą zaletę, że można. Na tej samej zasadzie dodawać sobie kolejne okrążenia i wykonać taką gwiazdkę znacznie większą, jeśli chcecie. Ja pokażę Wam, jak wykonałam tą. Czyli wykonałam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 okrążeń. Zaczynamy w takim razie. Mam już na szydełku pętelkę początkową i rozpocznę od 6 oczek łańcuszka. Trzeci, czwarte, piąte i szóste. Teraz muszę zamknąć te, ku... te oczka w kółeczko, czyli wkuwam się w pierwsze oczko z tych sześciu i robię oczko ścisłe zamykające, czyli nawijam nitkę i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. Kółeczko gotowe. Teraz mogę rozpocząć pracę nad pierwszym rzędem. Zacznę od trzech oczek łańcuszka, które będę traktować jako pierwszy słupek. W zastępstwie pierwszego słupka zrobiłam trzy oczka, a następnie wykonam jeszcze jedno oczko łańcuszka. Nawinę nitkę na szydełko, wkuję się do środka tego mojego kółeczka, wykonuję zwykły słupek. Może powoli. W końcu to dla początkujących. Czyli tak, nawijam, wkuwam się do środka kółeczka, najpierw przez to co się wkułam, Następnie nawijam przez dwie pętelki, ponownie nawijam i przez dwie pętelki wykonałam zwyk zwykły słupek. Teraz robię trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wkułam się do środka mojego kółeczka i ponownie robię słupek. Najpierw przez to, co się wkułam, następnie nawijam i przez dwie pętelki. Ponownie nawijam i przez dwie. Teraz robię jedno oczko łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się znowu do środka kółeczka i kolejny słupek. Przez to, co się wkułam, przez dwie, przez dwie. Teraz wykonuję trzy oczka łańcuszka. Nawijam, wkuwam się do środka, wykonuję kolejny słupek. Teraz robię oczko łańcuszka, nawijam i w moim kółeczku robię kolejny słupek. Tak proszę przerobić cały pierwszy rząd. Robimy słupek, oczko, słupek, trzy oczka, słupek, oczko, słupek, trzy oczka. Na przemian raz między słupkami robimy jedno, raz trzy oczka. I w sumie w tym rzędzie ma mi wyjść 12 słupków. 2, 4, 6 już mam, czyli połowa okrążenia już jest. Teraz znowu 3 oczka słupek. Za momencik wracam. U mnie już praktycznie cały pierwszy rząd gotowy. Mam wykonane 12 słupków. Pierwszy jest oszukany, bo to. Są trzy oczka, ale liczę to jako pierwszy słupek. I teraz po ostatnim dwunastym słupku, wcześniej zrobiłam oczko, zaczynałam od oczka, więc wypadałoby, żeby pomiędzy pierwszym a ostatnim słupkiem było trzy oczka łańcuszka. Więc wykonujemy teraz po ostatnim dwunastym słupku trzy oczka, i dopiero teraz zakończamy rząd. Odliczamy sobie od początku trzecie oczko, tak na początku trzy oczka zastępowały pierwszy słupek. Więc teraz wkuwam się w to trzecie oczko, nawijam i przeciągam przez wszystko, co się wkułam, robiąc oczko ścisłe zamykające. Pierwszy rząd gotowy, i teraz tutaj po trzech oczkach w tamtym rzędzie zrobiłam jeszcze jedno oczko łańcuszka, i to oczko mnie interesuje, dlatego że w tej chwili jestem nad tym pierwszym słupkiem poprzedniego rzędu, a ja chcę być pod tym środkowym oczkiem. Więc teraz wkuwam się pomiędzy ten pierwszy a drugi słupek pod oczko łańcuszka i robię jeszcze jedno oczko ścisłe, zamykające, przeciągając przez wszystko, mam, co mam na szydełku. I teraz już jestem pomiędzy słupkami, a nie nad pierwszym słupkiem. Tutaj rozpocznę drugi rząd. Znowu zaczynam od trzech oczek łańcuszka, które znowu będę liczyć, traktować jako pierwszy słupek. Teraz wykonam jeszcze jedno oczko. Nawijam nitkę na szydełko, wkuję się do środka tego okienka, które powstało mi tu z trzech oczek łańcuszka, wykonam zwykły słupek. Następnie trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wkuwam się jeszcze raz w to duże okienko, czyli okienko z trzech oczek, wykonuję tu drugi słupek. Teraz wykonuję tylko jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę i wkuwam się w małe okienko, tak? czyli tu pod to jedno oczko łańcuszka, które zrobiłam między słupkami. Wkuwam się między dwa słupki, wykonuję zwykły słupek. Następnie jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę i jestem teraz nad dużym okienkiem, więc ponownie robię tutaj słupek, następnie trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i jeszcze jeden słupek w tym samym dużym okienku. Teraz robię jedno oczko, nawijam nitkę i w małym okienku między dwoma słupkami robię jeden zwykły słupek. Następnie oczko łańcuszka i znowu przechodzę do dużego okienka. Tak ma wyglądać całe to okrążenie. W dużych okienkach robimy słupek, trzy oczka słupek. Następnie oczko, jeden słupek w małym okienku, oczko i przechodzimy do dużego okienka. Tak ma wyglądać całe to okrążenie. Ja je szybciutko przerobię i za chwilkę wracam. U mnie już praktycznie całe drugie okrążenie gotowe. Po ostatnim dużym okienku, w którym zrobiłam słupek, trzy oczka i słupek, wykonałam jeszcze jedno oczko łańcuszka, i po tym oczku mogę zakończyć. Wkuwam się znowu na początku rzędu, szukam trzeciego oczka, które zastępowało pierwszy słupek, wkuwam się w to trzecie oczko, nawijam i przeciągam przez wszystko, co się wkułam. I tak zakończam drugi rząd. Teraz już w trzecim okrążeniu zaczniemy nasz wzór taki podstawowy, który będzie powtarzał się w każdym kolejnym okrążeniu. Czyli zaczynam. Jestem teraz nad tym słupkiem, który był w małym okienku. To będzie nasze wcięcie gwiazdki, a. Nad dużymi okienkami, gdzie robiłam słupek, trzy oczka i słupek, będziemy robić ramiona. Więc teraz jestem we wcięciu, robię jedno oczko, które będzie zastępować pierwszy półsłupek, następnie jeszcze trzy oczka. Nawijam nitkę i w tych dużych okienkach znowu, gdzie będę robić ramiona, cały czas będę powtarzać to samo, czyli wkuwam się do dużego okienka. Wykonuję słupek, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym dużym okienku. Teraz robię trzy oczka łańcuszka, wkuwam się w ten słupek, który był nad małym okienkiem, i wykonuję półsłupek. Wkuwam się w ten słupek, nawijam przez to co się wkułam. Mam na szydełku dwie pętelki, nawijam i przez obie naraz Pół słupek. Teraz znowu trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, przechodzę do dużego okienka, czyli okienka z trzech oczek łańcuszka, i wykonuję słupek. Trzy oczka i jeszcze jeden słupek w tym samym okienku. I tak powtarzam całe okrążenie. Tak więc teraz po zrobieniu tego. Okienka, robię trzy oczka łańcuszka, znajduję sobie słupek, który był nad małym okienkiem, robię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i przechodzę na duże okienko. Tak ma wyglądać całe to okrążenie. Przerobię i za chwilkę wracam. Przerobiłam już. Całe trzecie okrążenie, prawie całe mogę zakończyć, czyli w ostatnim dużym okienku zrobiłam słupek, trzy oczka i słupek i po tym słupku wykonałam jeszcze trzy oczka i teraz mogę połączyć się z początkiem. Miałam tu jedno oczko zastępujące pierwszy półsłupek, więc teraz wkuwam się w to oczko, robię oczko ścisłe zamykające. I przechodzę od razu do okrążenia czwartego. Bardzo podobne oczywiście jak trzecie. Różnica jest taka, że po półsłupku i przed półsłupkiem będziemy robić cztery oczka łańcuszka. Czyli zaczynamy od jednego oczka, które znowu zastępuje pierwszy półsłupek, a następnie robimy jeszcze cztery oczka. Nawijam nitkę i przechodzę do mojego tego okienka. Tak, tutaj robimy ramię gwiazdeczki, i znowu wkuwamy się pod łańcuszek z trzech oczek. Wykonujemy słupek, trzy oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i jeszcze jeden słupek w tym samym okienku. Teraz robimy cztery oczka łańcuszka, wkuwamy się w półsłupek, który był pomiędzy ramionami, robimy półsłupek. Teraz znowu cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i robimy kolejne ramię. Czyli między dwoma słupkami mamy łańcuszek z trzech oczek, wkuwamy się w to okienko, powtarzamy: słupek, 3 oczka i słupek. I tak ma wyglądać całe to okrążenie. Cztery oczka półsłupek, cztery oczka i kolejne ramię. Szybciutko przerabiamy i za chwilkę wracam. Robi się to naprawdę ekspresem. Ja już przerobiłam całe czwarte okrążenie. Po ostatnim ramieniu, tak, czyli zrobieniu słupka, trzech oczek, i słupka, wykonałam jeszcze cztery oczka, i teraz mogę połączyć się z początkiem. Wkuwam się w pierwsze oczko, które zastępowało pierwszy półsłupek. Robię oczko ścisłe zamykające. Zaczynam piąte okrążenie. Tak samo jak poprzednio, oczko łańcuszka zastępujące pierwszy półsłupek, następnie jeszcze pięć oczek. Zwiększamy tą liczbę oczek, jak już mówiłam, tylko w każdym kolejnym rzędzie. Mam pięć oczek, nawijam nitkę i przechodzę do ramienia. Teraz już wyraźnie widać, w którym miejscu mam to ramię. Znowu wkuwam się pomiędzy te słupki, do okienka robię słupek, trzy oczka. I słupek. Tutaj się nic nie będzie zmieniać w ramionach. Będzie się zmieniać tylko liczba oczek przed i po półsłupku. Czyli zrobiłam słupek trzy oczka słupek. Teraz pięć oczek łańcuszka. Robię sobie teraz nad półsłupkiem półsłupek. I znowu pięć oczek łańcuszka. Mogę przejść na kolejne ramię do kolejnego okienka i zrobić to samo. Słupek, 3 oczka, słupek. Tak ma wyglądać całe to okrążenie. Przerobię je i za chwilkę pokażę Wam ostatnie. Piąte okrążenie prawie gotowe, nie zaskoczę Was niczym. Na razie jeszcze, bo zakończamy tak jak poprzednie, czyli po ostatnim ramieniu zrobiłam 5 oczek. I teraz wkuwam się w pierwsze oczko zastępujące pierwszy półsłupek, robię oczko ścisłe zamykające. Zaskoczę Was za to w ostatnim okrążeniu naszej gwiazdki. Na początku zrobię oczko łańcuszka zastępujące pierwszy półsłupek i teraz zaskoczenie robimy 7 oczek łańcuszka. 5, 6, 7. W poprzednim było 5, teraz robię aż 7. Ale dalej już nic się nie zmienia. W okienku robię słupek, 3 oczka i słupek. I jeszcze. I teraz to właśnie nasze zaskoczenie jest tutaj, czyli robimy 7 oczek łańcuszka. Następnie nad półsłupkiem oczywiście półsłupek. I znowu 7 oczek. I przechodzimy na kolejne ramię gwiazdki do kolejnego okienka. Robimy słupek, trzy oczka i słupek. Przerabiamy tak szybciutko to ostatnie okrążenie, i za chwilkę pokażę Wam, jak zakończyć naszą gwiazdkę. U mnie już ostatnie okrążenie gotowe, po ostatnim ramieniu zrobiłam 7 oczek, i teraz wkuję się w pierwsze oczko zastępujące pierwszy półsłupek. Robię oczko ścisłe zamykające. Gwiazdka jest gotowa, więc przełożę jeszcze jedno oczko, wyciągnę dłuższą pętelkę i mogę ją już przeciąć. Jeśli życzycie sobie wykonać większą gwiazdkę niż moja, możecie na tej samej zasadzie dodawać kolejne okrążenia, zwiększając tylko liczbę oczek łańcuszka pomiędzy ramionami. Jak widzicie, przed nakrochmaleniem Gwiazdka jeszcze nie ma swojego uroku, ale kiedy napniemy sobie w trakcie krochmalenia, w trakcie schnięcia każde z tych ramion osobną szpileczką, ładnie rozkładając, uzyskujemy taką przepiękną choinkową gwiazdeczkę. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podoba, że wykonacie sobie takie gwiazdki na choinkę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. I życzę zdrowych, ciepłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia.